Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w pierwszym odcinku naszej serii o giełdzie Binance. Zajmiemy się tutaj wszystkim od A do Z, mianowicie od rejestracji, bezpieczeństwa, transferu środków, handel na dźwigni, ale także zajmiemy się stakingiem i kryptolokatami. Oczywiście pod każdym wideo z serii znajdziesz spis rozdziałów, więc jeżeli jest jakiś szczególny temat, który Ciebie interesuje, po prostu możesz przejść bezpośrednio tam lub ewentualnie, jeżeli chciałbyś coś odświeżyć, także mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie pomocne. Dzisiejszym wideo zaczynamy od podstaw, czyli od rejestracji, weryfikacji KYC, zabezpieczeniem Twojego konta aplikacją Google Authenticator. Sprawdzimy, co gdzie jest i sprawdzimy, jakie są najważniejsze funkcje giełdy, jakie są prowizje, jakie są opłaty i w jaki sposób zasilić konto takimi walutami jak złotówka, euro, funt czy dolar. Natomiast jeżeli w tym materiale pojawią się jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zachęcam Ciebie, abyś dawał znać poniżej w komentarzach, ponieważ w ostatnim materiale z tej serii zajmiemy się sesją Q&A, czyli odpowiem na wszystkie pytania, jakie pojawią się we wszystkich po kolei odcinkach, ponieważ zdaję sobie sprawę, jakim kombajnem kryptowalutowym jest giełda Binance, także jeżeli masz pytania, zostawiaj je śmiało. Zanim przejdziemy do poradnika, dwie bardzo istotne rzeczy, mianowicie, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz być na bieżąco z rynkiem kryptowalut, chcesz powiększać swoją wiedzę właśnie w branży kryptowalut, pomyśl o tym, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Tobie przypominać o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tych materiałach są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Zaczynamy oczywiście od rejestracji. Jeżeli chcesz skorzystać z mojego linku partnerskiego, znajdziesz go poniżej w opisie tego wideo. Następnie po kliknięciu w link klikamy guzik register i jest to tak naprawdę bardzo prosty proces, przez który zapewne przechodziłeś już wielokrotnie. Możesz zarejestrować się poprzez e-mail, ale także przez telefon komórkowy. W tym wypadku wybieramy adres e-mail, wpisujesz swój e-mail i następnie wpisujesz hasło. Hasło musi mieć przynajmniej 8 liter lub cyfr i oczywiście jedną dużą literę i przynajmniej jedną cyfrę. W ten sposób oczywiście stwórz jak najmocniejsze hasło, ponieważ jest to jeden z elementów bezpieczeństwa Twojego konta. Następnie po wpisaniu kliknij guzik Create Account. Giełda Binance oferuje także możliwość wybrania języka polskiego, więc jeżeli tak będzie dla Ciebie wygodniej, możesz zrobić to dokładnie w ten sposób. Ja zostanę przy języku angielskim, ponieważ używam giełdy już od kilku dobrych lat i po prostu się do tego przyzwyczaiłem. Następnie na Twoją skrzynkę mailową trafi e-mail z potwierdzeniem, tak oczywiście, aby zweryfikować, że Ty to Ty. Po kliknięciu w ten link weryfikacyjny jesteś już na swoim koncie. Kolejną rzeczą, jaką rekomenduję, aby zrobić od razu, jest zabezpieczenie swojego konta. W tym celu najedź na tą ikonę tutaj i następnie kliknij guzik bezpieczeństwo lub security. Chodzi nam tutaj o zabezpieczenie 2FA, czyli 2-Factor Authentication. Zachęcam Ciebie, abyś skorzystał z opcji Google Authenticator, ponieważ jest ona najbardziej popularna i wciąż jest to jedno z najlepszych zabezpieczeń. Na tym koncie mam już ustawione zabezpieczenie SMS, także przy każdym logowaniu lub próbie ewentualnej wypłaty po prostu muszę zweryfikować jeszcze kod, który przychodzi na mój telefon. Jednak jeżeli chcesz zabezpieczyć bardziej swoje konto, możesz skorzystać z tych dwóch opcji jednocześnie. I teraz bardzo ważne, w jaki sposób przeprowadzić prawidłowe zabezpieczenie konta poprzez Google Authenticator, ponieważ tutaj wiele osób, naprawdę bardzo dużo osób, popełnia jeden krytyczny błąd. Zaczynamy oczywiście od kliknięcia tego guziku on. Następnie na Twój smartfon potrzebujesz ściągnąć aplikację Google Authenticator. Możesz oczywiście skorzystać z tych guzików, które masz tutaj podane. Po ściągnięciu tej aplikacji klikamy guzik Next i jak możesz zauważyć, pojawia nam się tutaj kod QR. I teraz bardzo kluczowa rzecz. Zanim zsynchronizujesz swoje konto z aplikacją Google Authenticator, spisz dla siebie ten tutaj kod lub ewentualnie zrób print screen i wydrukuj ten QR. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy coś się stanie z Twoim telefonem, powiedzmy zamoczysz go czy zniszczysz lub ktoś ewentualnie Ci go ukradnie, w tym wypadku będziesz potrzebował zrobić backup, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, możesz stracić dostęp do swojego konta. Oczywiście nie trzymaj tego screenshota na swoim komputerze, po prostu go wydrukuj, schowaj gdzieś w szufladzie i w ten sposób po prostu będziesz dużo bardziej bezpieczny. Ten kod pojawia się tylko i wyłącznie jeden raz, więc jeżeli pominiesz ten krok, nie będziesz mógł tego zrobić ponownie. Bardzo istotny. Backup zrobiony, w takim razie przechodzimy dalej i wchodzimy w aplikację Google Authenticator. W aplikacji klikasz na plusik, który pozwoli Tobie zeskanować kod QR. Więc wchodzimy tutaj, skanujemy kod QR i w tym momencie pojawia się kod, który będzie resetowany co 30 sekund, który będzie Twoim kodem zabezpieczającym do logowania i do wypłat na giełdzie Binance. Binance także przypomina o tym, aby zrobić backup Twojego
kodu. W przeciwnym razie, jeszcze się raz powtórzę, ponieważ jest to krytyczny błąd, który naprawdę, uwierzcie mi, popełnia bardzo dużo, zwłaszcza nowych osób na tym rynku. Jeżeli to jest zrobione, lecimy do punktu czwartego i musimy zrobić tutaj kilka rzeczy. Aby zatwierdzić i finalnie synchronizować aplikację Google Authenticator z Twoim kontem, na początku potrzebujesz wysłać kod, który będzie także weryfikacją na Twój adres e-mail. Więc klikamy kod i mamy tutaj 60 sekund, aby to zrobić. Więc logujesz się na swojego maila, kod wklejony, następnie, jako że ja już mam w tym momencie także zabezpieczenie przez telefon, wysyłam na swój telefon kod SMS, wpisuję kod tutaj. I następnie, finalnie, musimy wpisać kod, który pojawia nam się w aplikacji Google Authenticator. Wpisujemy ten kod, klikamy guzik Submit i weryfikacja zakończona sukcesem. Gratulacje, możemy przejść dalej. Kolejnym ważnym elementem jest weryfikacja KYC, czyli tak zwana Know Your Customer. Jest to weryfikacja, która jest wymagana przez prawo, aby większość giełd, zwłaszcza tych, które działają na terenie Europy, po prostu przeprowadzała dla swoich klientów. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, wygoogluj sobie więcej na temat KYC, czyli Know Your Customer. Na Binance nie musisz tego robić, jednak w tym momencie będziesz miał bardzo ograniczone tutaj możliwości. Mianowicie, nie będziesz mógł zakupić krypto przez swoją chociażby kartę, czy zrobić żadnego przelewu i także będziesz miał ograniczone wypłaty. Natomiast jeżeli zdecydujesz się na weryfikację KYC, ponownie najeżdżamy na tą ikonkę i klikamy Identification. Aby przeprowadzić pierwszy level weryfikacji, należy tutaj wybrać tą opcję i kliknąć guzik Verify, czyli zweryfikuj. W zależności od tego, w jakim kraju mieszkasz, oczywiście wybierasz dany kraj. Na kolejnej stronie wpisujemy swoje dane. Oczywiście te dane muszą być prawdziwe. Ja tutaj używam oczywiście konta testowego, po to po prostu, aby tobie pokazać, w jaki sposób przejść przez ten proces. Klikamy guzik Submit and Continue. Następnie potrzebujesz wybrać, jakim dokumentem chcesz się zweryfikować. Tutaj polecam ewentualnie zweryfikować się prawem jazdy lub, jeżeli nie możesz, możesz użyć swojego dowodu osobistego lub ewentualnie paszportu. Po wyborze danego dokumentu klikamy Continue i teraz będziesz poproszony po kolei, aby zrobić zdjęcie frontu Twojego dokumentu, tyłu Twojego dokumentu i następnie selfie z tymże dokumentem. Jeżeli to wszystko będzie zrobione, następnie klikasz guzik Submit, Twoje dokumenty idą do weryfikacji i dość bardzo szybko Binance sobie radzi właśnie z tymi weryfikacjami i Twoje konto będzie mogło działać na pełnych obrotach. Jakie są najważniejsze funkcje na giełdzie Binance i co gdzie się znajduje? Zaczynamy oczywiście od wyboru waluty, w jakiej chcesz, aby pewne dane były wyświetlane na Twoim koncie. Ja używam USD, aczkolwiek dla siebie oczywiście możesz wybrać dowolną walutę. Czy to jest złotówka, czy to jest funt. Zrób tak, aby było dla Ciebie po prostu wygodniej. Następnie, jak już wspominałem wcześniej, możemy wybrać język, w jakim chcesz, aby większość tej rzeczy była opisana na giełdzie Binance. Następnie, po najechaniu na tą ikonkę, jak już wiecie, znajdziecie opcję bezpieczeństwa, znajdziecie opcję identyfikacji, a na samym dole znajdziecie informacje na temat Waszego linku partnerskiego. Następna ikonka orders, czyli zamówienia, znajdziecie tutaj wszystkie Wasze obecne zamówienia, jakie macie wystawione, lub ewentualnie znajdziecie tutaj historię wszystkich Waszych zamówień, czyli kupno i sprzedaży różnych kryptowalut. Najczęściej, najprawdopodobniej będziesz korzystał z giełdy Spot, więc tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Znajdziesz tutaj także informacje na temat zarobków pasywnych, jeżeli zdecydujesz się korzystać z tak zwanych kryptolokat lub ewentualnie ze stakingu, który oferuje Binance, którym to tematem zajmiemy się w wideo numer 4. Miejscem, do którego będziesz zaglądać naprawdę bardzo często, jest oczywiście Twój portfel, więc najeżdżamy tutaj na zakładkę portfel i mamy tutaj Fiat and Spot, czyli Twoja waluta fiducjarna i giełda Spot. Klikamy tutaj i tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat wszystkich kryptowalut, jakie posiadasz u siebie w portfelu. Masz tutaj całkowity balans, czyli podsumowanie wszystkich Twoich środków na koncie wyrażoną w Bitcoinie. Poniżej znajdziesz informacje na temat całkowitego balansu wyrażonego w wybranej przez Ciebie walucie oraz także dzienne zyski lub straty, czyli dzienne wahania wartości Twojego konta. Z tego też miejsca będziesz mógł wpłacać i wypłacać swoje kryptowaluty na dowolny portfel, na dowolne giełdy, z dowolnych giełd, z dowolnych portfeli, jednak tym tematem zajmiemy się dokładnie w następnym odcinku. Kolejnym ciekawym miejscem na giełdzie Binance są oczywiście finanse i tutaj po kliknięciu w Binance Earn znajdziesz wiele różnych możliwości, możliwości stakingu, czy możliwości trzymania swoich altcoinów, trzymania swoich kryptowalut na tak zwanych kryptolokatach. Jednak jak już wspomniałem, zajmiemy się tym tematem dużo bardziej szczegółowo w oddzielnym materiale, ponieważ jest to coś, na co zdecydowanie każdy z nas powinien dzisiaj zwrócić uwagę. Następnie, jeżeli interesuje Ciebie handel z dźwignią, klikasz tutaj derywatywy. Wideo na temat handlu z dźwignią będzie w materiale numer 3, także wtedy dopiero zajmiemy się szczegółowo wszystkimi tutaj danymi. Jednak na ten moment mam nadzieję, że wiesz, gdzie co się znajduje. Kolejna ważna zakładka, czyli trade, czyli handluj. Mamy tutaj, jak skonwertować nasze kryptowaluty bardzo szybko, jednak ja z tej opcji zbyt często nie korzystam. Zazwyczaj korzystam z opcji Classic lub Advanced. Są to oczywiście giełdy Spot, gdzie będziemy mogli przejść bez
bezpośrednio do handlu na waszych wybranych kryptowalutach. Możemy tutaj kupować, sprzedawać i robić, co nam się tutaj żywnie podoba. Najbardziej przyjazna użytkownikowi zdecydowanie jest giełda Classic i z tego także bym rekomendował, zwłaszcza na początku, aby dla siebie korzystać. Następnie mamy zakładkę Market, czyli rynki. Tutaj znajdziesz informacje na temat wszystkich par kryptowalutowych, kryptowaluty do fiat, kryptowaluty do stablecoinów, krypto do krypto. Oczywiście te informacje także znajdziesz na swojej giełdzie Classic. Tutaj jednak masz to wszystko bardziej przejrzyste, jeżeli oczywiście chcesz ten temat dla siebie nieco bardziej zbadać. Kolejna bardzo ważna zakładka jest to oczywiście zakładka kupna kryptowalut poprzez kartę. Twoją kartę debetową, kredytową, Visa lub Mastercard. Są wybrane kryptowaluty, które będziesz mógł kupić bezpośrednio kartą. Będzie to jednak wiązało się z odpowiednimi opłatami, do których za chwilę przejdziemy. To jednak dla wybranych walut jest także możliwość zrobienia przelewu swojej waluty fiat, czyli dolara, funta i euro, tak po prostu, aby nie płacić żadnych fee po drodze. I w ostatniej zakładce znajdziesz więcej informacji na temat giełdy Binance, jednak na potrzeby tej serii nie będziemy się tym zajmować. Dlaczego? Ponieważ najważniejsze rzeczy na tej giełdzie znajdują się tutaj na wymienionych wcześniej zakładkach. Obrót, czyli handel na praktycznie każdej giełdzie kryptowalut, tak samo jak wypłaty czy ewentualne wpłaty, będą wiązały się z pewnymi opłatami. I te opłaty omówimy w tej części materiału. Na początek zajmiemy się opłatami za samo handlowanie na giełdzie Binance. Jeżeli interesuje Ciebie obniżenie opłat za handel na tej giełdzie, klikasz tutaj w tą ikonkę, następnie na Twoje konto, zjeżdżasz tutaj poniżej, masz tutaj informacje na temat opłat, klikasz Fee Structure, czyli struktura opłat i tutaj będziesz mógł właśnie dla siebie ustawić zniżkę 25% na Twój handel. Wyróżniamy dwa rodzaje opłat za handel, jest to tak zwany Maker i Taker. Maker jest to opłata, którą płacisz, jeżeli Ty wystawiasz swoje zamówienie w książkę zamówień na giełdzie Binance. Tym oczywiście zajmiemy się w następnym materiale. Taker jest to opłata, którą płacisz, jeżeli po prostu kupujesz od razu ofertę z rynku, czyli wchodzisz na wybraną parę, która Cię interesuje na ten moment i od razu kupujesz to, co jest dostępne na rynku. W tym momencie płacisz opłatę Taker. W przypadku giełdy Binance, jeżeli masz BNB na koncie i masz tutaj włączoną tą opcję zniżki, płacisz 0,075%. Natomiast jeżeli tego nie masz, płacisz 0,1%. Oczywiście w zależności od tego, jak dużo tradujesz na swoim koncie, możesz te zniżki mieć jeszcze niższe według tej tabeli. Kolejnymi bardzo ważnymi opłatami na giełdach kryptowalut jest oczywiście opłata za wypłatę. I tutaj w zależności od tego, jaką kryptowalutę będziesz chciał wypłacać, opłaty będą różne. I są one oczywiście zależne od tego, jaką opłatę dana sieć danej kryptowaluty wymaga i oczywiście to jest także wliczona prowizja dla Binance. I tak w przypadku, chociażby tutaj mamy Digibyte'a, zauważ, że minimalna wypłata jest to 0,4 Digibyte'a, wpłata Digibyte'a jest za darmo, a następnie, jeżeli chodzi o koszt takiej wypłaty, jest to 0,2 DGB. Następnie, idąc dalej, może znajdźmy tutaj Bitcoina. Jeżeli chodzi o wypłatę z sieci Bitcoina na sieć Bitcoina, jest na obecną chwilę 50 tysięcy satoshi. Pamiętaj, jest to bardzo ważne, żeby zawsze brać pod uwagę te opłaty, zwłaszcza jeżeli przesyłasz bardzo małe środki, ponieważ bardzo często może się okazać dla niektórych wybranych kryptowalut, że po prostu opłata jest zbyt duża. W tym momencie być może okazać się, że lepiej będzie przekonwertować to na inną kryptowalutę, która po prostu jest tańsza. Jednak w przypadku Bitcoina na ten moment opłata wynosi 50 tysięcy satoshi, jeżeli wypłacasz z sieci Bitcoina na sieć Bitcoina. Jednak w zależności od tego, na jaki portfel wysyłasz, w zależności od tego, jaką sieć dany portfel obsługuje, możesz mieć tutaj różne opłaty i opłaty nieco niższe. Jednak zawsze się proszę Ciebie upewnij, jeżeli wysyłasz jakąś kryptowalutę, to wysyłasz z jednego konkretnego adresu wybranego łańcucha na dokładnie taki sam adres takiego samego łańcucha. W ten sposób Twoje środki po prostu dotrą na miejsce. W następnym materiale zrobimy kilka przykładowych transferów zarówno na giełdę Binance, jak i z giełdy Binance, tak po prostu, abyś mógł sam zobaczyć, w jaki sposób to przebiega. Natomiast jeżeli interesują Cię konkretne opłaty dla konkretnej kryptowaluty, tutaj w zakładce Deposit and Withdrawal Fees znajdziesz te informacje. Oczywiście mogą pojawić się jeszcze opłaty za przelew środków na giełdę Binance, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o walutach PLN, GBP, Euro i USD. Dlatego teraz sprawdzimy dokładnie, jakie są koszty dla poszczególnych walut i w jaki sposób w ogóle na giełdzie Binance można to zrobić. Najeżdżając na zakładkę Buy Crypto, na początek wybierz walutę, jaka Ciebie interesuje. Wiem, że większość osób oczywiście będzie interesowała złotówka, czyli PLN. Wybieramy PLN i w tym momencie zobaczysz, jakie są dostępne możliwości. Jak widzisz, nie ma możliwości zrobienia
przelewu na giełdę Binance PLN. Więc zostaje nam tylko karta debetowa, kredytowa. Klikamy i zobaczmy, jakie są tutaj opłaty. Oczywiście na początek wybierz, jaką kryptowalutę chcesz dla siebie kupić. Możesz tutaj kupić Bitcoina, możesz kupić tutaj Ethera, XRP, Bitcoin Casha, BNB i kilka innych wybranych. Jednak jeżeli danej kryptowaluty, która ciebie interesuje, tutaj nie ma, możesz po prostu wybrać Tethera lub ewentualnie BUSD, są to stablecoiny. Co oznacza stablecoin? Jest to oczywiście kryptowaluta, która jest 1 do 1 z dolarem. Co oczywiście oznacza w praktyce, że 100 BUSD jest tyle samo warte, co 100 dolarów. Jako dzisiejszego przykładu użyjemy najbardziej popularnego stablecoina, czyli USDT. Następnie wpisujemy, jaką kwotę w złotówkach chcemy poświęcić na zakup USDT. Dla przykładu zróbmy 1000 i wychodzi nam 263,58 dolara. Ile to jest jednak na złotówki? Jak możesz zauważyć, po dzisiejszym kursie wychodzi nam 983,22 zł, czyli tutaj płacimy w okolicach 17 zł prowizji, co oznacza, że mamy 1,7% za wpłatę w złotówkach. Jednak jest to tak zwane estimate, czyli otrzymasz około tej kwoty. Jednak mogę ci tutaj powiedzieć, że te wartości będą się wahać między 1,7 a 3%. Więc oczywiście zaletą takiej możliwości jest to, że możesz mieć swoje kryptowaluty bardzo szybko. Jednak tutaj musisz się pogodzić z opłatami. Niestety na ten moment jeszcze nie można przelewać złotówek na giełdę Binance. Natomiast jeżeli interesuje Ciebie bezkosztowy przelew złotówek na konto na giełdę, musiałbyś tutaj skorzystać z innej giełdy. Zrobiłem oddzielny materiał o giełdzie Bitbait. Tutaj możesz wpłacić swoje środki przelewem bez żadnych kosztów. Jednak oczywiście wybór kryptowalut na giełdzie Bitbait będzie dużo, dużo mniejszy. Jednak główne kryptowaluty tam znajdziesz. Następnie, jeżeli interesują Cię inne waluty, chociażby tutaj euro, jak widzisz, pojawia się opcja zrobienia zwykłego depozytu, zwykłego przelewu SEPA. Takie przelewy są bezkosztowe, także może być to dla Ciebie dobra opcja. Dlaczego? Ponieważ później, kiedy przejdziesz na giełdę, w tym wypadku Classic, zauważ, że znajdziesz tutaj parę wybranych kryptowalut właśnie do euro. Na tą chwilę lista par do euro, czy do USD, czy do GBP jest dość wąska, to jednak oczywiście możesz zrobić kilka transakcji, czyli na przykład kupić sobie BNB, kupić sobie Bitcoina za Twoje euro, dolary czy funty i następnie oczywiście przekonwertować to na inną, dowolną kryptowalutę. Natomiast jeżeli interesują Ciebie inne zagadnienia związane z giełdą Binance, tutaj teraz znajdziesz te materiały. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się, powodzenia i do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!